możliwość poprowadzić dzisiejsze spotkanie, podczas którego zostaną zaprezentowane szczegóły zagranicznego programu obchodów stulecia odzyskania przez Polską niepodległości. Dzisiaj gościem specjalnym w Instytucie Adama Mickiewicza jest pan minister Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Witam. Szczegóły programu przedstawi dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, dr Krzysztof Palecki. Bardzo proszę pana ministra o zabranie głosu. Pytanie do mediów, czy wolicie na siedząco, czy na stojąco? Nie, albo operatorzy. Operatorzy decydują. Dobra, niech będzie. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy Państwu dzisiaj zaprezentować ambitny program promocji polskiej kultury przy okazji przeżywania tej wspaniałej rocznicy, jaką przeżywamy, czyli stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomnę takie podstawowe fakty. Pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości został powołany w listopadzie 2016 roku w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tę funkcję pani premier Beata Szydło powierzyła mojej skromnej osobie. Natomiast w maju 2017 roku rząd przyjął wieloletni program rządowy Niepodległa na lata 2017-2021. Od razu mówię, że rozważamy przedłużenie nawet tego programu do roku 2022, ale w ramach procesu korekty wieloletniego programu rządowego poprzez uchwałę rządową, ze względu na to, że jeszcze w 2022 roku będziemy o tym opowiadać, bo ostatecznie granice II Rzeczypospolitej ukształtowały się w roku 2022. Wieloletni program rządowy Niepodległa, uchwalony w maju ubiegłego roku, ma kilka filarów, takich komponentów. Jest taki filar lokalny i regionalny, który już ruszył dosyć ambitnie. Są wspierane projekty na poziomie lokalnym czy regionalnym. W roku 2017 mieliśmy wniosków na różnego rodzaju wydarzenia związane już z tą rocznicą. Ponad 600 wniosków przysłanych z różnych części kraju, z całego kraju. Ponad 150 z nich otrzymało dofinansowanie z tego programu i były zrealizowane już w roku 2017. Myślę, że w roku 2018 będziemy mieli tych wniosków dużo, dużo więcej, no bo to jest jednak rok kluczowy i to będzie jeszcze ambitniej wspierany. Ten program lokalny i regionalny będzie już niedługo na dniach ogłoszony. Nabory na rok 2018 będą niedługo ogłoszone. Bardzo to jest ważny element, dlatego że nam bardzo zależy na tym, żeby wokół obchodów stulecia odzyskania niepodległości budować wspólnotę obywatelską Polaków, budować szacunek do tego, co osiągnęliśmy wtedy 100 lat temu, do państwa. Wtedy zbudowaliśmy, odbudowaliśmy państwo, ambitne państwo. I tutaj, jeśli chodzi o poczucie utożsamiania się Polaków z własnym państwem, to z powodu naszej skomplikowanej historii różnie bywa, więc warto to też w kontekście historycznym, ale i współczesnym przypominać, jak ważne jest dla życia wspólnoty narodowej, dla gwarancji naszych wolności wszelakich, jak ważne jest sprawnie, dobrze i niezależnie, niepodlegle funkcjonujące państwo. Jest też komponent drugi, wydarzenia o charakterze centralnym, organizowane przez czołowe, najważniejsze w Polsce instytucje kultury. Takich wydarzeń mamy zakontraktowanych na najbliższe lata, niektóre są już realizowane, albo nawet zostały zrealizowane, około 50. Między innymi za kilka dni w Muzeum Narodowym w Warszawie, kolejna wielka wystawa poświęcona Paderewskiemu, ale takich wydarzeń jest około 50, zakontraktowanych właśnie na poziomie centralnym. I wreszcie ten trzeci komponent, który nas dzisiaj szczególnie interesuje, to jest opowieść polska w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości za granicą. I tutaj operatorem wieloletniego programu rządowego w tej części jest Instytut Adama Mickiewicza. Generalnie chcemy, żeby tę rocznicę też wykorzystać w obszarze kultury, żeby przy okazji obchodzenia tej rocznicy zarówno w kraju, jak i za granicą przybliżyć dorobek polskiej kultury. Jeśli chodzi o ten zagraniczny program obchodów, za chwilę poznają Państwo szczegóły. No, zmierzam przede wszystkim do tego, żeby
zadbać o dobre imię Polski, żeby wzmocnić nasz wizerunek poprzez prezentację wspaniałej polskiej kultury, żeby pogłębić przekonanie, że Polska jest krajem o wspaniałych tradycjach, krajem, który ma bogatą, ale też nowoczesną kulturę. Przecież okres dwudziestolecia międzywojennego to jest niebywały rozkwit różnego rodzaju dzieł artystycznych i literackich, i plastycznych o charakterze awangardowym. Jeden z projektów, który przecież ambitnie realizujemy, to jest opowieść właśnie o polskiej awangardzie, która też swoje stulecie obchodzi. Kultury, która odwołuje się do wartości zakorzenionych w polskim paradygmacie, można powiedzieć, czyli w wartościach opartych o chrześcijaństwo i o tradycję antyku. Chcemy też za pomocą tego programu pogłębiać więź z naszymi partnerami instytucjonalnymi również, partnerami, którzy zajmują się kulturą za granicą. W dużej mierze to, co będzie robił Instytut Adama Mickiewicza też jako operator programu grantowego, to będzie łączenie ze sobą różnych wydarzeń polskiej instytucji kultury z zagraniczną instytucją kultury, żeby różne projekty tworzono razem. Szczególny nacisk kładziemy na, ten program jest ambitny, jest obliczony na wiele kontynentów, ale szczególny nacisk kładziemy na Europę Środkowo-Wschodnią z bardzo oczywistej przyczyny. Stulecie swojego odzyskiwania niepodległości albo pojawienia się po raz pierwszy na arenie dziejów jako odrębne byty państwowe, polityczne obchodzi szereg państw Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy z nimi kontakt, nawet w przyszłym miesiącu będziemy mieli taki zjazd pełnomocników państw Europy Środkowo-Wschodniej w Warszawie, żeby się podzielić pełnomocników do spraw obchodów stulecia właśnie niepodległości bądź odzyskania niepodległości z całej Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj Instytut Adama Mickiewicza jest też aktywny w zorganizowaniu tego zjazdu, a to zaprosimy Państwa odrębnie na początku marca na takie spotkanie. I chcemy się dzielić doświadczeniami, chcemy się dzielić też wydarzeniami, zapraszać naszych partnerów do Polski na różne nasze wydarzenia, jeździć do nich na ich czołowe wydarzenia, wspólnie różne rzeczy związane z przeżywaniem tej historii organizować. Myślę, że to się też wpisuje znakomicie w generalną politykę mojego rządu, takiego politykę zmierzającą do tego, żeby upodmiotowiać politycznie region Europy Środkowo-Wschodniej. Jak wiadomo, mamy różne tutaj formaty, jest Grupa Wyszehradzka, jest Trójmorze, jest Grupa Bukareszteńska skoncentrowana przede wszystkim na kwestiach bezpieczeństwa, ale tych formatów dzisiaj już w Europie Środkowo-Wschodniej mamy sporo i chcemy też do tej integracji politycznej dołożyć pewien element historyczny czy kulturowy właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Chcemy też opowiadać o II Rzeczpospolitej, no bo owocem jednak tego, co przeżywamy w tym roku, czyli stulecia odzyskania niepodległości, było konkretne państwo, które powstało. Nazywamy to państwo II Rzeczpospolitą i można powiedzieć o pewnym fenomenie. Wprawdzie krótkotrwającym, zniszczonym już po 21 latach, ale jednak pewnym fenomenie. I myślę, że jednym z najważniejszych fenomenów tego wspaniałego państwa, do którego w kategoriach niemalże mitologicznych już się często odwołujemy, jest kultura wytworzona w II Rzeczpospolitej. Także, Szanowni Państwo, w tym roku 2018 zrealizujemy w wymiarze zagranicznym ponad 100 wydarzeń na całym świecie i o tych wydarzeniach już bardziej szczegółowo i o planach związanych z realizacją programu Niepodległa za granicą opowie dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, pan Krzysztof Walecki. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, dziękuję za możliwość zgłoszenia kilku słów przed państwem i zaprezentowania programu Instytutu Adama Mickiewicza w związku ze świętem, z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcielibyśmy, żeby z tego faktu cieszyli się nie tylko Polacy w kraju, ale żeby się cieszyli wszyscy na całym świecie. Chcielibyśmy, żeby to święto polskiej państwowości, ale też święto polskiej kultury było wszędzie odczuwalne, gdzie tylko możemy dotrzeć. Instytut Adama Mickiewicza jest naprawdę bardzo zaszczycony tym, że może realizować
zadania, misję związaną z realizacją wieloletniego programu rządowego IPODECO. Ta misja w połączeniu z oczekiwaniami naszych partnerów zagranicznych dała program, który w tym roku 2018, panie ministrze, będzie miał 200 wydarzeń różnego rodzaju. Natomiast w całym czteroletnim perspektywie na dzisiaj planujemy tych wydarzeń 400. Koncentrujemy się przede wszystkim na wydarzeniach, które będą miały miejsce w naszym najbliższym sąsiedztwie, gdzie do tej pory Instytut Adama Mickiewicza nie był obecny. A naszą obecność w tym regionie będziemy budowali na podstawie bardzo przemyślanych badań, których rezultaty niedługo Państwu pokażemy. Dzięki tym badaniom wiemy dzisiaj, że to w Bukareszt, Ryga, Wilno, Budapeszt to są miasta, w których zapotrzebowanie na polską kulturę i odbiór tej kultury jest najbardziej czuły i najbardziej poszukiwany. Żeby jednak zrealizować te wszystkie zadania, musieliśmy dokonać pewnej ewolucji w Instytucie Adama Mickiewicza, dokonać zmian, dzięki którym wprowadziliśmy nowych ludzi, którzy prezentują nowe kompetencje kulturowe, nowe kompetencje językowe, nowe kompetencje zarządcze. Tak, ażeby Instytut Adama Mickiewicza mógł sprostać dzisiaj wyzwaniom nałożonym na nas przez nie tylko ministerstwo naszego założyciela, ale wyzwaniom, które niesie współczesny świat. Ta ewolucja doprowadzi nas do właśnie znalezienia nowych kierunków. I te nowe kierunki to jest Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia, krótko mówiąc, kraje Grupy Wyszehradzkiej, kraje bałtyckie, ale również Białoruś, Ukraina, Rumunia czy Chorwacja. To jest odpowiedź też na politykę zagraniczną polskiego rządu, ale też odpowiedź na oczekiwania twórców, oczekiwania naszych partnerów z instytucji kultury z tych krajów. W ten sposób możemy w pełni realizować też główny cel strategiczny Instytutu, jakim jest inspirowanie kulturą polską zagranicznych twórców. Program wieloletni IPODECO jest dla nas nie tylko drogą do realizacji doraźnych celów, ale jest drogą do budowania długofalowych kontaktów, długofalowych związków, jest drogą do ukorzenienia polskiej kultury w świadomości nie tylko odbiorców, ale i twórców z krajów regionu. Panie dyrektorze, bo ja też kiedyś byłem dziennikarzem, pojawiła się plansza i żeby wyjaśnić sytuację. Budżet programu wieloletniego całościowy to jest ponad 200 milionów złotych, natomiast mówimy tutaj o komponencie zagranicznym, tak? Tak, tylko mówimy tylko o komponencie zagranicznym i to jest budżet, który był od 18 roku. Nie włączyliśmy tutaj pieniędzy, które zostały już wydane na realizację projektów w ramach wieloletniego programu IPODECO w roku 2017. Które były takim przygotowaniem do tego, co będzie miało miejsce w tym roku i w następnych latach. Ogólny budżet w ramach działania własnego Instytutu, w ramach programu przygotowanego przez specjalistów Instytutu Adama Mickiewicza wspólnie z naszymi partnerami zagranicznymi oraz partnerami krajowymi, to jest 40 milionów złotych. Przymierzając się do realizacji tego
projektu, zdaliśmy sobie sprawę, że najbardziej nośnym przekaźnikiem informacji o naszym świecie, o niepodległej Polsce, o kulturze polskiej niepodległej, to są nowe technologie. Dlatego 25% projektów będzie realizowana w oparciu o nowe technologie. Przede wszystkim o technologie wirtualne. Dodam, wcale nie będzie tylko i wyłącznie wirtualne. Jednym z największych, najważniejszych nośników przekazu jest portal culture.pl, który już w marcu będzie miał odsłonę w rozmiarze 3.0. Co to znaczy? To znaczy, że będą obecne artykuły, wydarzenia w nowych technologiach. Szczególnie multimedia będą absolutnie dominowały w nowej odsłonie culture.pl. Serwisy otrzymują nową szatę, także wykorzystując kreatywność polskich projektantów, stworzymy z culture.pl nie tylko nośnik informacji, ale też taką witrynę możliwości polskich twórców w tym zakresie. To, co jest rzeczywiście bardzo ważne dla nas, to przejście z technologii komputerowej na technologię smartfonową. Przez aplikację culture.pl będzie obecny na każdym smartfonie. Będzie przyjazny dla smartfona. Dzisiaj wszyscy już korzystamy tylko praktycznie rzecz biorąc ze smartfonów. Rzadko kiedy chce nam się przechodzić do stron internetowych przez komputery stacjonarne, czy przez laptopy, czy nawet przez iPad. Efektywność culture.pl obrazuje ten tutaj graf. Przez ostatni rok, czyli między 2016 a 2017, używalność, to znaczy się nie oglądalność pojedynczą, ale używalność tego serwisu wzrosła o 40%. Z tym, że najwięcej to jest serwis rosyjskojęzyczny, potem serwis angielskojęzyczny. Na końcu serwis polskojęzyczny. Dzisiaj serwis angielskojęzyczny to ponad 2 miliony Stanów użytkowników na całym świecie. To jest Wielka Brytania, to są Stany, to jest Kanada, ale to są też użytkownicy pojedynczy właśnie z każdego zakątka świata. Bez przesady można powiedzieć, że culture.pl dociera na cały świat i dlatego wykorzystamy culture.pl do przekazu nie tylko informacyjnego, ale też do przekazu multimedialnego, pokazując polską kulturę tam, gdzie jest tylko to możliwe. Culture.pl jest już laureatem bardzo prestiżowych nagród branżowych. To są nagrody, które zdobyliśmy w zeszłym roku. Za przewodniki multimedialne. I tutaj będziemy rozwijali dalej tę formę twórczości. Produkujemy w gminie, bo będzie odsłona przewodnika po polskiej niepodległości, odbywającego się do czasów przed 2018 rokiem, ale też koncentrujemy się na tym, co było później. To będzie jedna wielka opowieść o polskiej kulturze, też pokazująca, jak bardzo kultura była nośnikiem idei niepodległości i jak dużo Polacy zawdzięczają niezależności i kreatywności polskich kultur. Będą też przewodniki poświęcone polskiemu designowi, modzie i w planach mamy wiele jeszcze innych projektów, ale to pozwolę sobie o tym mówić w następnych latach. Wieloletni program rządowy Niepodległa ma dwa filary. Z jednej strony to jest
program edukacyjny kulturalny Pomosty. Z drugiej strony program Polska 100, w ramach którego realizowane są w Instytucie Adama Mickiewicza zadania związane z wieloletnim programem rządowym Niepodległa. Program wieloletni kulturalny Pomosty umożliwia udział w budowaniu mapy kultury polskiej za granicą organizacjom pozarządowym, a także w samorządowym instytucjom kultury. W tym roku budżet na te projekty wynosi 10 milionów złotych. Złożono 263 wnioski na łączną sumę ponad 50 milionów, a projekty mają być realizowane w 18 krajach. Czyli jest to znakomite dopełnienie programu własnego Instytutu Adama Mickiewicza. Program Polska 100 działa pod hasłem zainspirowani przeszłością, kierują przyszłość. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo kultura Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, jak bardzo ta spuścizna kultury polskiej determinuje nasze myślenie o przyszłości i budowanie nowoczesnej polskiej kultury. Dlatego świadomi tego postanowiliśmy przekazać wiedzę o tym i przekazać naszą wrażliwość z tym związaną naszym zagranicznym odbiorcom. Program Polska 100, czyli program, w ramach którego Instytut Adama Mickiewicza realizuje zadania wieloletniego programu rządowego Niepodległa, będzie liczył 200 wydarzeń w 21 krajach. Z tym, że te wydarzenia, właściwie to są raczej projekty, czasami mają wiele odsłon. Także de facto tych wydarzeń, tych imprez, jakbyśmy powiedzieli, będzie mniej więcej. Główną ikoną naszego programu jest Ignacy Jan Paderewski, który ucieleśnia zarówno kulturę, politykę, dziedzictwo, tożsamość. To jest taki bohater, bez którego niepodległość nie mogłaby się wydarzyć. Ale to jest taki bohater, który skupia w sobie właściwie wszystkie wątki, zarówno kultury polskiej, jak i Polski, która odrodziła się po zaborach. W ramach programu związanego z Ignacym Paderewskim odbędzie się oczywiście bardzo wiele koncertów. Tutaj chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczywiście istotnych ze względu na miejsce, ze względu na rangę sal, które się odbywały. Pierwszy to jest koncert Nostr w Musikverein w Wiedniu, a drugi to jest koncert najnowocześniejszej w tym momencie w Europie, jak się twierdzi, aczkolwiek tutaj zdania ekspertów są podzielone. Duża część z nich dalej uważa, że Narodowe Forum Muzyki zachowuje pamięć pierwszeństwa. Tego się trzymamy. Tak jest. W każdym razie w Elfie Harmonii w Hamburgu. To są koncerty całkowicie realizowane z naszymi partnerami austriackim i niemieckim. Nasz wkład tutaj jest oczywiście znaczny, ale to nasi partnerzy bardzo zabiegali o to, żeby te koncerty tam mogły się odbyć. Kolejnym ważnym projektem związanym z Ignacym Paderewskim to Paderewski Cycle. Co kryje się za tą nazwą? Otóż za tą nazwą kryje się 9 projektów dotyczących muzykalu o Paderewskim. Jesteśmy już po pierwszym po pierwszej części tego projektu. Niedługo Państwo będziecie mogli obejrzeć na culture.pl 9 filmów zawierających
9-15-minutowych spektakli przygotowanych przez amerykańskich artystów, zagranych, wyreżyserowanych z muzyką amerykańską, poświęconych właśnie Janowi Paderewskiemu. W ramach tych muzykali Paderewskich pokazywany jest w różny sposób, pod różnym kątem, jako polityk i jako, jako mąż stanu, i jako mąż swojej żony, i jako godziny Polak katolik, i jako młody człowiek, który na początku swojej kariery życiowej w St. Louis spotyka osobę, z którą dzieli się swoimi wątpliwościami, czy jest dobrym artystą. Te projekty będziemy teraz rozwijali w 9 amerykańskich uniwersytetach, zarówno na wschodnim, jak i na zachodnim wybrzeżu. I również z dwoma instytucjami, które prowadzą do rozwoju swoich projektów, aż do momentu, kiedy kroczą one na Broadway. Mamy nadzieję, że jeden z tych projektów trafi na Broadway w koniec końców. Ostatnim elementem ważnym, o którym chciałem powiedzieć, związanym z postacią Paderewskiego, to instalacja multimedialna, którą będziemy prezentowali przy okazji koncertu. W ramach tej instalacji wyjaśniamy rolę, jaką odegrał Ignacy Jan Paderewski nie tylko w polskiej kulturze, ale nie tylko w polskiej polityce, ale w ogóle w polityce światowej. W kwestiach wprowadzenia moralności do polityki. I wizja Wilsona jest związana bardzo mocno z Ignacym Paderewskim. Nowe spojrzenie na Paderewskiego, a tutaj nowe kierunki, nowe kierunki w obecności Instytutu Mickiewicza, czyli w Bukareszt, gdzie będziemy prezentowali wystawę ABC polskiego designu. Wystawa ta już była prezentowana w zeszłym roku, jako właśnie taka wystawa rozpoczynająca cykl w Budapeszcie, a także duży polski fokus na festiwalu teatrów komediowych. Bo to inaczej będziemy chcieli pokazać polski teatr publiczności międzynarodowej, ale przede wszystkim publiczności rumuńskiej. Następnym kierunkiem to miejsce, gdzie będziemy bardzo mocno obecni, to jest Budapeszt. Zarówno Budapeszt, jak i Bukareszt to są miejsca, które wynikają z wyników badań, które żeśmy przeprowadzili, badań, które miały na celu pokazanie oczekiwania w stosunku do polskiej kultury. Tutaj Polska będzie głównym gościem, głównym elementem ważnego festiwalu nie tylko dla Węgrów, ale też i dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Bridging Europe, gdzie zaprezentujemy jednego z największych pianistów współczesnych, Piotra Andrzejewskiego z symfonią Warszawią, a także zaprezentujemy w Budapeszcie jako pokłosie wystawy ABC polskiego designu, czyli wystawę polskiego i węgierskiego designu. Pokażemy, jak bardzo te dwa nurty inspirowały się sobą, ale także chcemy pokazać siłę, jaką jest design środkowo europejski. Zresztą ta formuła będzie kontynuowana w innych krajach i chcemy pokazywać wystawy w tej formule również w krajach trzecich. Skoncentrujemy się na Mickiewiczu, także znowu by inaczej mogło nie być. Pokażemy Dziady Grosiusa, teatrze baletu, a także pokażemy polską sztukę współczesną. Nasze doświadczenia z zeszłego roku pokazują, że istnieje również zapotrzebowanie poznania różnych elementów polskiej kultury. Te dwa elementy zostały przez nas wybrane właśnie ze względu na swoją ważność. Wzmacniamy również naszą obecność w Rydze.
gdzie właśnie trwa wystawa 100 lat, 100 lat polskiej ziemi. Te cztery stolice to miejsca, gdzie polska kultura, polska sztuka jest najbardziej oczekiwana. Ale będziemy też w miejscach z względem na naszą obecność, tam gdzie już jesteśmy, czy staramy się być, staramy się coraz mocniej zaistnieć. I w nowym otwarciu w Niemczech poprzez dwa polskie fokusy, jeden właśnie w Elbphilharmonie i w Hamburgu, gdzie będziemy prezentowali cykl koncertów polskiej muzyki, cykl, który będzie zawierał 10 koncertów, oraz z drugiej strony już w marcu, w połowie marca, polski fokus na targach Jazz Ahead w Bremie. Będzie to nie tylko prezentacja w aście całej panoramy polskiego jazzu. Czegoś polski jazz to jest najlepszy przykład polskiej kreatywności, polskiej fantazji. Ale oprócz jazzu będą też wystawy sztuki współczesnej, sztuki wizualnej, i będzie też teatr. Czyli tutaj będziemy mieli skupienie w dość poważnej propozycji artystycznej. Nasza obecność w Austrii to właśnie nie tylko koncert Paderewskiego, ale też Moniuszko w Wiedniu, ale również w tym mieście tak bardzo muzycznym przekazanie dorobku naszych młodych twórców. Będziemy współprodukowali operę Agaty Zupel. Chcemy, żeby jak najwięcej polskich młodych twórców było prezentowanych właśnie w regionie Europy Środkowej, żeby zdobywali tam jak najwięcej kontaktów i żeby te kontakty w przyszłości mogły prezentować współpracę. Dla nas realizacja zadań związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości, zadań związanych z wieloletnim programem rządu niepodległa, jest również okazją do tego, żeby realizować długoletnią strategię. Żeby przez niepodległą bardzo mocno osiąść w tych krajach i rozwijać kontakty, rozwijać współpracę z instytucjami kultury oraz z artystami pochodzącymi z tych krajów. We Francji dawno nie było wielkich polskich wydarzeń kulturalnych, stąd też wielka wystawa Kobro Istrzemińskiego w Sąch i Pompidou. Ale oprócz oczywiście wielu innych dużych wydarzeń czy ważnych koncertów. Ale właśnie w tej jesieni tam jest na tej rangi, tak ważnym miejscu, wystawa, której będzie towarzyszyła książka, nie tylko katalog, ale książka poświęcona polskiej awangardzie, jest naprawdę bardzo ważnym elementem realizacji strategii odnoszącej się nie tylko do tego konkretnego programu, ale też długofalowej obecności Polski we Francji, długofalowego procesu budowania związków współpracy z instytucjami francuskimi. Wspomniałem na początku o nowych technologiach. Czyli ponownie w kierunkach nowe technologie. To nie tylko Culture.pl 3.0, ale to również studio eksperymentalne Polskiego Radia. To zjawisko, tak bym to określił, które łączy w sobie wolność tworzenia i niezwykłą kreatywność. Projekt związany ze studiem eksperymentalnym Polskiego Radia zakłada wiele różnego rodzaju wydarzeń,
począwszy od koncertów, konferencji, wystawy, zamierzamy odtworzyć studia eksperymentalne polskiego radia, tak jak je zaprojektował i wykonał wielki polski architekt Oskar Hansen. To jest okazja do zaprezentowania nie tylko muzyki, ale również architektury. To jest również związek z grami komputerowymi, bo poprzez idee związane z muzyką tworzoną przez twórców studia eksperymentalnego polskiego radia docieramy do całej tej sfery, która odnosi się do obrony muzycznej, gdzie komputerowej. Poprzez studio eksperymentalne polskiego radia, poprzez twórców dochodzimy również do sampli, które są w tych grach używane. To będzie wielkie przedstawienie polskiej kreacji. Następnie w technologii VR jest ich kilka, w których koprodukcji uczestniczymy. Najważniejsza z nich to gra poświęcona Tadeuszowi Kantorowi. Mapa polskich kompozytorów to inny projekt, który odnosi się do polskiej kultury muzycznej. Polityka historyczna naszych niektórych sąsiadów, czy niektórych krajów europejskich od XVIII wieku kładła nacisk na pewną niesamodzielność, na pewną niższość polskiej kultury. Przez takie projekty jak mapa kompozytorów polskich chcemy bardzo mocno powiedzieć i zaznaczyć w świadomości odbiorców, że ranga polskiej kultury, jej oryginalność, tożsamość, odrębność w stosunku do tradycji muzycznej niemieckiej czy tradycji muzycznej rosyjskiej jest naprawdę bezsprzeczna, a to, co polscy kompozytorzy wnieśli do skarbnicy kultury muzycznej światowej, jest bezcenne i absolutnie nie do przecenienia. Zamierzamy rozpocząć się opowieść od kompozytorów z przełomu XIX i XX wieku, czyli od kompozytorów, którzy żyją, którzy tworzą niepodległość, ale idziemy zarówno w górę, aż do współczesności, jak i w dół, aż do wczesnego średniowiecza. Chcemy zaznaczyć tą odrębność polskiej kultury muzycznej jako coś rzeczywiście wyjątkowego. Nie tylko Chopin, ale i też inni. Ostatni projekt, o którym chciałem tu wspomnieć, bo warto, to webdoc Roderika Coovera, poświęcony reinterpretacji setki polskich artystów z okresu dwudziestolecia. Roderick Coover zaprasza do tego artystów polskich i artystów zagranicznych i w ten sposób, używając nowego medium, będziemy mieli, mam nadzieję, reinterpretowaną prezentację dokonań polskich artystów z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Na koniec, nie bylibyśmy Instytutem Adama Mickiewicza, gdybyśmy nie zaakcentowali mocno naszego patrona. Biorę się również z tym, że w tym roku Instytut Adama Mickiewicza kończy 18 lat. Panie ministrze, osiągamy wiek dojrzały. Czyli powstał jeszcze w XX wieku. Powstał jeszcze w XX wieku, tak. I z tej okazji będziemy prezentowali rękopis pana Tadeusza. Także będzie. Myślę, że program jest, szykuje się ciekawy. To był tylko przykład. To był tylko przykład, dokładnie. Więcej nie będę mówił, reszta jest niczym. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Poprosimy teraz państwa o pytania. Zachęcam do skorzystania z obecności naszego gościa, pana ministra Sellina. Także bardzo proszę o pytania. Czy są pytania? Chciałam dopytać o
te badania, o których pan dyrektor dwukrotnie wspomniał, na podstawie których wyłoniono, jak zrozumiałam, te cztery miasta środkowoeuropejskie, będziecie państwo zwracać. A po drugie, to jest takie większe pytanie, a mniejsze o datę przybliżoną, choćby datę premiery tej mapy polskich kompozytorów, kiedy to nastąpi. Dziękuję bardzo. Państwa pytania bardzo szalone, ważne i interesujące, ale ponieważ, jeśli chodzi o pytanie pierwsze, ponieważ szykujemy w oddzielne spotkanie poświęcone tym badaniom, także nie chciałbym teraz zdradzać tutaj wszystkich szczegółów, bo wymienię tylko z naszego partnera też nic by nie dało. To jest dłuższa opowieść. Mogę tylko państwu zdradzić, że badania te są dla nas, dla Polaków, dla Polski bardzo pozytywne. Co jest naprawdę może dla niektórych zaskoczeniem, ale dla mnie powodem do radości. Jeżeli chodzi o pytanie drugie, to na pewno będzie to w tym roku. Tu nie ma konkretnej daty. Trwają bardzo, bardzo intensywne prace. Napotykaliśmy troszeczkę kłopotów, ponieważ musimy opłacić prawa autorskie, prawa pokrewne i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo żmudna i medycyńska praca. Pierwszy wstępny termin jest to pierwsza połowa tego roku. Prace są bardzo zaawansowane i mam nadzieję, że pojawi się bardzo szybko. A od kogo będzie można zacząć? To znaczy otwieram komputer, klikam, to jest właśnie To jest niespodzianka. To jest niespodzianka. Jak będzie gotowe, to wtedy zobaczy pani, od kogo rozpoczynamy. Bardzo dziękuję. Pan Jacek Marczyński. W ostatnich latach Instytut też bardzo wzmocnił swoją obecność na dalekim wschodzie, w Chinach, oczywiście kontakty w Indiach, w Japonii, też. Czy na stulecie w jakiś sposób będzie tam też tam dostrzegane, czy ten program jak gdyby wyczerpuje naszą aktywność na innych polach? Jak krzesła to jest polski design. To jest najlepszego designu. Niestety podest nie. I to jest ta dychotomia. Jak wspomniałem podczas mojej prezentacji, jesteśmy obecni w 21 krajach. A więc jesteśmy obecni również w Chinach, w Korei, w Japonii, w Wietnamie, czyli we wszystkich ważniejszych krajach Dalekiego Wschodu. W Japonii, znaczy w Chinach, będziemy mieli naprawdę bardzo bogaty program. Ja w tym momencie nie chcę mówić o linkach, ale to są turne orkiestry, to są koncerty jazzowe. Tak, dla porównania, w zeszłym roku zrealizowaliśmy program, w ramach którego prezentowaliśmy około 100 koncertów jazzowych w Chinach. To jest ta skala. Japonia to jest ten rok, ale to jest też rok przyszły, rok 19, to jest stulecie stosunku między Polską i Japonią. To jest następna okazja do tego, żeby nie tylko świętować, ale też, żeby pokazać i inspirować polską kulturą naszych japońskich przyjaciół. A zapotrzebowanie na polską, ciekawość polskiej kultury, zarówno w Japonii, w Chinach, w Korei czy w Wietnamie jest olbrzymie. I to zarówno tej kultury bardzo wysokiej, jak i bardziej popularnej. Ja mam
może dodam, że również skorzystamy z tej okazji, że mamy to Centrum Sztuki i Kultury Japońskiej Manga w Krakowie i tam też związane ze stuleciem odzyskania niepodległości wydarzenia są zaplanowane. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze pytania na forum? Chodzi o wydarzenia zakontraktowane z centralnymi instytucjami kultury, to one są już od dłuższego czasu znane. Wystarczy wejść na stronę Niepodległej i one są tam wylistowane. Te, które są po prostu już wpisane do wieloletniego programu rządowego Niepodległa w tej uchwale. Jednocześnie pojawiają się dodatkowe rzeczy, może tutaj wspomnę, skoro to były pytania o polskich kompozytorów. To nawet jest trochę obok programu Niepodległa będzie zrobione, ale będzie jednak z tym stuleciem związane. Chcemy zrobić pierwszy w Warszawie pod koniec roku duży festiwal muzyki Europy Środkowo-Wschodniej. Właśnie to, co mówił pan dyrektor, wspaniała tradycja muzyczna niemiecka, może nawet najwybitniejsza w świecie, wspaniała tradycja rosyjska. Wszyscy ją znają, wszyscy ją grają na wszystkich deskach, wszystkich filharmonii. Ale mamy takie wrażenie, że się wzajemnie nie znamy, jeśli chodzi o te mniejsze narody w Europie Środkowo-Wschodniej i chcemy taki festiwal zrobić, a potem jak się uda, to robić go nawet cyklicznie. I na tym festiwalu myślę, że Państwo poznacie wspaniałe dzieła muzyki rumuńskiej, estońskiej, ukraińskiej, bułgarskiej i wszelkich innych krajów w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasi partnerzy są też tym bardzo zainteresowani, żeby gdzieś się przeglądać. Ja bym bardzo się ucieszył, gdyby się udało, że ten przegląd naszych tradycji muzycznych z tego regionu świata będzie cyklicznie dokonywany w Warszawie. Natomiast odpowiadając na pytanie pierwsze, chciałbym, żeby pan, grając tę grę o Tadeuszu Kantorze, po prostu był Tadeuszem Kantorem, która będzie polegała na tym, że będzie pan mógł reżyserować umarłą masę. Bardzo proszę, czy jeszcze są pytania? Tylko jakby pan chciał dziś są moje urodziny, to może być problem. Ale bardzo wciągająco. Testowałam. Jeżeli nie ma już pytań na forum, to ja bardzo Państwu dziękuję za tak liczne przybycie. Bardzo przepraszam za warunki, ale jest to budynek zabytkowy i